Polish with John. Podcast dla uczących się języka polskiego. Ilia Formosa. Piękna wyspa. Cześć. Co u Was słychać? Witajcie w podcaście Polish with John. Jest to podcast dla Was, dla osób, które uczą się języka polskiego. Podcast ukazuje się dzięki Waszemu wsparciu dzięki wsparciu moich patronów na portalu Patreon. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. A jeżeli Ty jeszcze nie jesteś patronem, to zapraszam Cię do naszej społeczności fanów języka polskiego. Więcej informacji na końcu odcinka. W XVI wieku, na widok tej wyspy, Portugalczycy mieli wykrzyknąć Illa Formosa. Czyli po polsku, piękna wyspa. Dzisiaj zabieram Was w podróż palcem po mapie do Dalekiej Azji, na wyspę odległą od Polski o prawie 9000 km. Lecimy na Tajwan. Nie musimy kupować biletu lotniczego. Palcem po mapie to polskie powiedzenie, które oznacza podróże za darmo. Wystarczy mapa. I palcem możemy pokazać, gdzie chcielibyśmy się znaleźć. Często jest ono wykorzystywane w tytułach spotkań czy artykułów, gdzie nasza podróż będzie odbywać się za pomocą opowieści, tekstów, zdjęć. Mnie na wyprawę na Tajwan nie stać, ale ten kraj jest podobno wyjątkowo piękny, więc dlaczego nie skorzystać z tego biura podróży? Jakim jest wyobraźnia? Lądujemy w stolicy Tajwanu, w Tajpej. Jest to ogromna metropolia. Pierwsza rzecz, która rzuca nam się w oczy, to ludzie o innych rysach twarzy. Nie są one nam nieznane, ale tutaj to większość ma skośne oczy, a nie tylko kilka osób tu i ówdzie, jak na przykład w Katowicach. Widzimy też zupełnie inny alfabet. Czuję się trochę obco, niepewnie, ale napisy po angielsku na lotnisku pozwalają się zorientować, o co chodzi. Udaje się nam dostać z lotniska do centrum. Miasto jest ogromne. Cała aglomeracja liczy około 9 milionów mieszkańców. Cały kraj. Jest kilka razy mniejszy od Polski, ale mieszka w nim więcej niż połowa ludności mojego kraju. Jest więc tam bardzo, bardzo dużo ludzi. Gęstość zaludnienia jest sześć razy większa niż w Polsce. Spacerujemy po mieście, gdzie tłumy ludzi spieszą w swoich sprawach w każdym kierunku. Nasze kroki Skierujemy do jednego z najwspanialszych muzeów świata. Narodowe Muzeum Pałacowe, bo o nim mowa, powstało w 1965 roku. Jego kolekcja eksponatów liczy prawie 700 tysięcy przedmiotów. Jest tak ogromna, że wystawy zmieniają się co kilka miesięcy. To właśnie tam. Można oglądać i podziwiać unikalne eksponaty związane z chińską sztuką i historią. Skąd one się wzięły na Tajwanie? Tu musimy sięgnąć do historii. Wyspa w ciągu wieków była pod rządami m.in. Holendrów, Japończyków czy Chińczyków. Do II wojny światowej to Tokio administrowało nią jako swoją kolonią. I mimo wielu przykryf, przykrych momentów, właśnie wtedy upowszechniły się tam rządy prawa, opieka medyczna i inne instytucje, które wydają się nam dzisiaj naturalne. Po wojnie Tajwan został jednak przekazany Chinom, a tam już trwały zmagania między Kai-shekiem e a Mao Secungiem. Ten pierwszy przegrał i musiał ewakuować się na wyspę, którą wtedy nazywano Formozą. W kontynentalnej części Chin nastąpił koszmarny okres komunizmu, głodu i prześladowań. Na Tajwanie niestety też władza stosowała terror. Jednak z czasem to na Tajwanie zagościła demokracja i wolność, a Chiny Ludowe dalej są państwem totalitarnym bez poszanowania wolności obywatelskich. Co więcej, jak powiedział mój znajomy z Tajwanu, mimo politycznych trudności, gospodarka kraju w latach 1960-1990 bardzo szybko się rozwijała i jest to okres, z którego wielu mieszkańców jest bardzo dumnych. Tajwan był w gronie pierwszych państw nazywanych azjatyckimi tygrysami. Niestety, pieniądz robi swoje. W latach czterdziestych większość państw uznawała Tajwan, czyli Republikę Chińską, jako prawowitego reprezentanta całych Chin. Z czasem zwyciężyła rządza zysku, i komunistyczne Chiny zaczęły wymuszać na innych krajach porzucenie wsparcia dla Tajwanu, jeżeli te kraje chciały współpracować gospodarczo z Pekinem. Ten proces trwa albo trwał do niedawna. Bo ostatnimi czasy poparcie dla Tajwanu w polityce międzynarodowej wzrosło. Wiąże się to zapewne z cichym poparciem Chin dla brutalnej agresji Rosji na Ukrainę oraz z imperialistycznymi zapędami Pekinu, który rozbudowywuje armię i planuje, jak to nazywają, zjednoczenie Chin. Tymczasem na Tajwanie, czyli w Republice Chińskiej, bez przymiotnika ludowa, Zaczęło się też coś zmieniać. Według materiałów, które przeczytałem, mieszkańcy wyspy coraz bardziej czują się po prostu Tajwańczykami. Wcześniej przynależność do jednych Chin i narodu chińskiego była dużo mocniejsza. Teraz jednak, bogaty i wolny Tajwan wydaje się iść coraz bardziej niezależną drogą. Przykład Hongkongu pokazał, że nie da się normalnie funkcjonować w ramach systemu komunistycznego, nawet jeżeli władze w Pekinie obiecają góry złota. Władze w Tajpej próbują balansować i budować niezależność kraju bez prowokowania agresywnych działań ze strony Pekinu. Jednak wydaje się, że władze komunistyczne nie mogą się doczekać, aby zdobyć pełną kontrolę na wyspą, nad wyspą, nawet jeżeli będzie to kosztowało wiele ludzkich istnień i spowoduje kolejną wojnę. W tym względzie wydają się nie różnić od swoich przyjaciół w Moskwie. Muszę też niestety powiedzieć, że wiele krajów nie uznaje niezależności Tajwanu. W tym gronie jest też Polska. Osobiście, choć nie ma to znaczenia dla wielkiej polityki, życzę Tajwanczykom wolności. W moim kraju mamy doświadczenie komunizmu. Jest to straszny ustrój, który ma piękne słowa na ustach i ręce czerwone od krwi swoich ofiar. Oby nigdy nie dotarł na Tajwan. Tyle historii i odniesień do polityki. Wychodzimy z muzeum, aby przejść się pod budynek, który nazywa się Taipei 101 i przez kilka lat był najwyższym budynkiem na świecie. Ma 509 metrów wysokości. Jeżeli wyjedziemy z miasta, to będziemy mogli podziwiać piękną tajwańską przyrodę. Cudowne miejsca takie jak gorące źródła, wodospady, góry i jaskinie. Park Narodowy Taroko Gorg to jedno z najpiękniejszych miejsc na wyspie z wąwozami, wodospadami i przepięknymi krajobrazami. Wygooglałem sobie zdjęcia z tego miejsca. I aż mi zaparło dech w piersi. Tam jest po prostu cudownie. Z różnych ciekawostek powiem wam, że Tajwan jest znany z produkcji herbaty wysokiej jakości, a szczególnie oolong. Jest to rodzaj herbaty, który jest półfermentowany, co daje mu unikalny smak. Ten kraj jest także znanym producentem elektroniki, w tym komputerów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. Firma Asus, jeden z największych producentów laptopów na świecie, pochodzi z Tajwanu. Inną znaną tajwańską firmą jest HTC, których telefon kiedyś miałem i bardzo sobie chwaliłem, a dzisiaj popularność zbywają jej zestawy do VR z serii Vive. Z zakresu socjologii można wspomnieć, że Tajwan jest też jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie, z niskim poziomem przestępczości i wysokim poziomem ochrony praw człowieka. Na Tajwanie znajdują się oczywiście piękne świątynie, w tym Longshan w Taipei, która jest jednym z najważniejszych miejsc kultu w kraju. Świątynia jest dedykowana różnym bóstwom i jest uważana za najpiękniejszą świątynię w Taipei. Po tym całym zwiedzaniu i podróżowaniu człowiek robi się głodny. Nie mogliśmy lepiej trafić. Tajwan jest znany z pysznej kuchni, w tym zdaniami takimi jak mięso z sosem z czarnych fasoli, krewetki w chili i mleczne herbaty. Ulubionym miejscem na jedzenie są nocne bazary, gdzie można spróbować wszystkich rodzajów jedzenia w bardzo przystępnych cenach. Najbardziej znanym jest targ nocny w Shilin w Tajpej. Według wszystkich przewodników jest to, jest to jedno z tych obowiązkowych miejsc pod podczas podróży na wyspę. Jednak, mimo informacji z internetu, że ceny są przystępne, to na tych nocnych bazarach ma być to do jednak dosyć drogo. I tak przynajmniej usłyszałem od mieszkańca wyspy. Zwiedzaliśmy, spacerowaliśmy i zjedliśmy co nieco. Czas zwracać i kończyć podcast. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Transkrypcję naturalnie znajdziecie na moim patronie za 1 dolara miesięcznie. Wszystkim, którzy są już na moim patronie, bardzo serdecznie dziękuję. Moi patroni mogą spotkać się ze mną na specjalnym kanale na telegramie, a także nawet na lekcjach języka polskiego na żywo. Wszystkie szczegóły i progi są opisane na Portalu Telegram, a linki zostawiam w, w opisie podcastu. Jeżeli podoba wam się ten podcast, to oczywiście też proszę was bardzo o pozytywne oceny tam, gdzie go słuchacie. Dzięki temu więcej osób będzie mogło z niego skorzystać. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Trzymajcie się zdrowo i trzymam za was Kciuki. Do usłyszenia.